To, że nie znaczy, to, że nie ma meczu, nie znaczy, że nie możemy podopingować sobie. Jedziemy. Moje! Jedną rzecz dla mnie, głośno ile sił, szkoła, praca, dziewczyna, rodzina, wszystko to nie odpadzi dziś nie, kiedy gra ukochana drużyna, której dawno oddałem serce swe. Proszę o chwilę ciszy i uwagi. O meczu o Superpuchar było wiadomo pół roku temu. W międzyczasie zdążyli zbudować stadion, zdążyli przygotować się zajebiście do Euro, oczywiście jak to oni. Tylko że równolegle odbywa się w Afryce Puchar Narodów Afryki, w Gabonie. I oni tam potrafią zrobić mecz, a tutaj nie bardzo. Taka prawda. Dlatego jedziemy takim hitem. Platforma śmiecie, kibiców oszukujecie. Platforma śmiecie, kibiców oszukujecie. Kpią sobie z nas już tak długi czas, zobaczcie ile to wszystko trwa. Ludzie od nas poświęcili masę czasu, masę energii i sporo pieniędzy na przygotowanie tego wszystkiego, co dla was miało być przygotowane na dzisiaj. Na to, żebyśmy poszli na Stadion Narodowy i zaprezentowali się tam godnie, tak jak na Legię Warszawa przystało. Ludzie poświęcili na to swój prywatny czas, masę zapału i masę poświęcenia. To wszystko oczywiście psu w dupę przez jakąś jedną czy drugą decyzję. Słuchajcie, na ten mecz wiadomo, że nie pójdziemy, bo tak się składa, że go nie ma. Nie przeszkodziło to oczywiście pani minister podziękować wszystkim za wspaniałe przygotowanie meczu. Głupia idiotka, która nawet nie wie, że drużyn do Superpucharu się nie wybiera. Dlatego teraz jedziemy tak. Wszyscy, głośno ile sił, bracia. Kto cię losował? Hej mucha, kto cię losował? Kto cię losował? Hej mucha, kto cię losował? Słuchajcie, każdy po kolei w tym kraju kpi sobie z nas. Robi sobie z nas żywe jajca. Słuchajcie. Dychem płaci, to się zmierzy. Premier to już od dłuższego czasu, ten to już odjechał całkowicie. Teraz pani minister sportu, która na ważne stanowisko zatrudnia swojego fryzjera.
Dalej słuchajcie, oczywiście psy i wojewoda, którzy szantażują nas ciągle cały czas tym, że jeżeli cokolwiek się wydarzy, to będzie taka historia, że nam zamkną stadion. Bracia, pamiętajcie o jednej rzeczy. My jesteśmy Legia Warszawa. My się nie damy terroryzować jakiemuś wojewodzie, jakimś psom. Nie ma tak. Legia Warszawa! To nasza duma i sława! 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 Słuchajcie, zobaczcie ile nas jest! Zobaczcie ile nas jest! Zobaczcie jaka jest srakota w mieście panująca przez to, że my tu jesteśmy! Zobaczcie co się dzieje! Psów jakiś powzywali z urlopów! Powzywali ich z urlopów, odwoływali urlopy! Bo tu będzie Armagedon, zagłada, nie wiadomo co będzie! I powiedzieć wam coś szczerze, ja wiem, że jakbyśmy poszli, to byśmy mogli rozpiździć kurde całą trasę do tego jeśli. Taka rzecz. Zobaczcie. My jesteśmy kibicami. Nas nikt w tym kraju nie szanuje, tylko sami siebie nawzajem możemy szanować. Zobaczcie, ile hajsu poszło na tą całą szopkę, która ma dzisiaj miejsce. Ludzie za chwilę sobie z was. Z was. Właśnie z was. I jeszcze jest taka historia. Popatrzcie. Na produkcję gadżetów poszły koszta. Pokupowaliście bilety, pozamawialiście bilety. Nie wiadomo co się działo, każdy miał jakieś plany, podwoływał, bo jest dzisiejszy mecz. I sobie z nas zakpili. Dlatego słuchajcie, jedna jest taka sprawa. W dniu dzisiejszym i my sobie z nich zakpimy. Słuchajcie, bracia, a ponieważ tak naprawdę my, jako kibice, bardzo was szanujemy, i ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy jedynymi ludźmi, którzy was w jakiś sposób szanują i cenią i wasz czas, wasze poświęcenie i tak dalej. I to, że mimo tego syberyjskiego mrozu tutaj przyszliście, to chcieliśmy wam powiedzieć, że zakpimy sobie dzisiaj z nich w taki sposób, że wy wszyscy rozejdziecie się do domu, a my sobie w 5 osób przejdziemy zamkniętymi ulicami Warszawy na Stadion Narodowy. Tysięcy psów na nas czeka, a my sobie w 5 tam pójdziemy. Zanim się rozejdziecie, chciałbym, żebyście wszyscy, kto tylko ma jakieś środki pirotechniczne, żebyśmy tutaj zrobili kanadę. Odpalili je wszystkie, pośpiewali chwilę, pobawili się i bardzo z całego serca dziękuję wam za to, że tutaj dziś przyszliście. Forma śmiecie kibiców!